Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Przed nami ESP LTD EC1000 FM Amber Sunburst, czyli mahoniowa maszyna w stylistyce single cut. Korpus mahoniowy, szyjka mahoniowa wklejona set in neck, czyli do pewnego momentu tutaj w korpus. Ładny, profilowany korpus, wygląda wspaniale. Ożyłkowana, nie dość, że białym bindingiem na gryfie, tak i na szyjce, to dodatkowo na gryfie ma piękne markery w kształcie tych już znanych nam a la flag. Również nie wiem, czy to jest prawdziwy abalon, ale wygląda znakomicie. Oraz tutaj to wykończenie dookoła właśnie jeszcze dodatkowo z tego abalonu, dodając nam uroku tej gitarze. Ale nie tylko urok jest w gitarze ważny, ale przede wszystkim brzmienie i o tym już za chwilkę. Podstrunica Paufero, nabite 24 progi X-Jumbo. Jest tu menzura 24,75, czyli wiadomo jaka. Znana, nieco krótsza, bardzo dobrze działająca. Przetworniki pasywne. Są tu Seymour Duncany. Bridge to Jeff Beck i Neck 59. Bardzo dobra konstrukcja. Obie konstrukcje bardzo ze sobą współgrają. Mają to coś. Ten punch w tej konkretnie desce brzmią nawiązując do właśnie klasyki. Mamy tutaj potencjometr głośności, a właściwie dwa potencjometry głośności i potencjometr tonu. Dodatkowo trójpozycyjny przełączniczek, gniazdo od spodu, most to Tone Pro, typowy Twinmatic, klucze blokowane, są to klucze LTD, bardzo dobrze trzymające strój. Dodam tylko, że główka nawiązuje również do korpusu, czyli jest ożyłkowana tym abalonem, tak mi się wydaje, jest fornir z klonu falistego, który tutaj jest, płomienistego, bo tak jest w specyfikacji, więc klon płomienisty, ustalmy to. I teraz tak, i dodatkowo ta żyłka biała, która właśnie tu bardzo fajnie działa. Gryf to typowe sportowe U, czyli takie cienkie U, tak to jest nazwane, Tinu. I myślę, że od strony technicznej jest wszystko omówione. Manualnie gitara jest świetna. Posłuchajcie sobie próbek. Będą to próbki zagrane na czystym, na crunchu, na jakichś przesterach. I będę próbował zawsze zagrać wszystkie trzy pozycje przełącznika, wszystkie trzy pozycje przetworników. Posłuchajcie, jak gra ta gitarka, a ja się z Wami żegnam. Zapraszam na stronę GuitarCenter.pl, zapraszam Was do tego, żebyście brali udział w konkursach, które Guitar Center tutaj dla Was ma. I mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!